Na terenie targów Kielce odbyła się największa w Polsce i jedna z największych w Europie imprez wystawienniczych poświęconych technice rolnej. Tegoroczna, 17. już edycja targów Agrotech okazała się rekordową pod wieloma względami. Targi Agrotech i Las Expo są w tym roku rekordowe, bowiem na powierzchni ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych wystawia się 550 wystawców. Pochodzą oni z 15 państw i mają bardzo ciekawą ofertę, także sądzimy, że frekwencja zwiedzających będzie również rekordowa. W ubiegłym roku odwiedziło nas 41 tysięcy zwiedzających. Mam nadzieję, że w tym roku rekord ten będzie pobity. Wśród ponad 2 tysięcy prezentowanych eksponatów zwiedzający mogli obejrzeć nowoczesny sprzęt oraz wyposażenie dla rolnictwa. Wszystkie marki ciągników rolniczych dostępnych na polskim rynku oraz szeroka gama sprzętu rolniczego cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Z roku na rok widać, że coraz bardziej udanych, duże zainteresowanie. Mali, duzi rolnicy, widać, że jest zainteresowanie tym sprzętem. Z roku na rok coraz większa powierzchnia wystawiennicza. Też widać tutaj związek z dotacjami w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na modernizację gospodarstw, na zakup sprzętu. Widać, że rolnicy się interesują, rolnicy z całej Polski, nie tylko z regionu, i widać, że jest to impreza targowa, która już tak naprawdę pewnie gromadzi więcej wystawców i zwiedzających niż lider dotychczas, czyli Poloagra w Poznaniu. Trzeba się cieszyć, targi się rozwijają, rolnictwo również, także to tylko trzeba się cieszyć, że właśnie w Kielcach te targi się odbywają. Wiele spośród prezentowanych wystaw to światowe premiery na polskim rynku, będące świadectwem postępu technologicznego, jaki w ostatnich latach dokonał się w naszym rolnictwie. Można powiedzieć, że nie ma produktu oferowanego rolnikom w Europie, który nie byłby obecny na targach i który nie byłby oferowany również rolnikowi polskiemu. To pokazuje, że już jesteśmy jako kraj miejscem, gdzie wszystkie te firmy, które starają się sprzedać swoje produkty zarówno na zachodzie, sprzedają je również w Polsce. Jesteśmy dobrym rynkiem. Równolegle do targów Agrotech odbyły się także targi przemysłu drzewnego i gospodarki zasobami leśnymi Las Expo oraz wiele ogólnopolskich wydarzeń. Podczas finału Krajowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 10 młodych, innowacyjnych i konkurencyjnych finalistów walczyło o tytuł najlepszego rolnika. Kolejna edycja tej olimpiady, widać duże przygotowanie młodych rolników, to już na stałe. Ta olimpiada została wpisana do obchodów czy do tej imprezy targowej, także jest to też dobra okazja do promocji województwa świętokrzyskiego i z tego korzystamy. Patronat nad międzynarodowymi targami techniki rolniczej objęli komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i rozwoju wsi Dacian Cioloș oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.